Siemano, zabieram was dzisiaj w góry. Jeszcze nie wiem dokładnie gdzie, ale będziemy startować z Brennej. W sumie to już chyba najwyższy czas, żeby pocisnąć gdzieś dalej. Na pewno na celowniku mam Pilsko. Rewelacyjna trasa z tamtego roku przez od strony słowackiej. Na pewno na celowniku też jest Łysa Góra, na której dawno już nie byłem. Dawno to znaczy ostatni raz w tamtym roku, na pierwszej sobocie. A gdyby ktoś nie wiedział, pierwsza sobota to jest cykl wycieczek rowerowych organizowanych przez Fundację BR. No i jednym z takich wyjazdów w miesiącu lipiec jest wyjazd na Łysą Górę. Ogólnie według mnie wszystkie trasy fundacyjne są bardzo fajne. No może poza tymi trasami w okolicy grudnia, stycznia i lutego, gdzie kręcimy w koło komina na tyle, ile nam pozwoli pogoda. Czasami ta pogoda nam pozwala na mniej, czasami na więcej. No ale poza tym trasy bardzo fajne. W tamtym miesiącu byliśmy na Raczy. Bardzo fajna trasa, pogoda spasowała, także spoko. No a dzisiaj to jeszcze nie wiem. Na pewno jadę do Brennej. No i mam kilka opcji, ale z czego dokładnie skorzystam, nie wiem. No najprawdopodobniej polecę na Klimczok. Chociaż ten Klimczok to chyba nie jest najlepsza opcja, ponieważ jest dzisiaj niedziela. Ja za bardzo weekendowo nie lubię się kręcić po górach, bo weekendowo po górach kręci się mnóstwo ludzi. A ja jak będę chciał mnóstwo ludzi koło siebie, to pojadę do galerii handlowej, chociaż w niedzielę chyba pozamykane są. Dawno nie byłem. No i tak właśnie myślę, no w Brennej będę koło czwartej, to ludzie już zaczynają schodzić, więc teoretycznie będzie się robić już pusto. No nic, jadę do Brennej, mam nadzieję, że parking pod kościołem jeszcze jest darmowy, ponieważ ostatnio widziałem, że są przetargi na parkingi w Brennej i pewnie za niedługo będą płatne, więc będzie trzeba szukać jakiejś innej miejscówki. Ale dziś jeszcze myślę, że się załapię. Dramat tu jest na tym parkingu. Ale myślę, no być może większość tych samochodów to są ludzie, co przyjechali do kościoła. Ale trochę w to wątpię. No jest 16. Także grubo, ludzi jeszcze mnóstwo. Kurczę, jakoś słabo to widzę. Ale wszystko zaraz się okaże. A ja cisnę na Klimczok. Kolana już trochę rozgrzane. Prawie 4 km za mną. No i zaczynam podjeżdżać. Dojeżdżać chyba. Zaczynam dojeżdżać do jednego z najcięższych podjazdów w okolicy. Czyli Karkoszczonka. A jak Karkoszczonka, no to wiadomo Klimczok. Chociaż nie do końca wiadomo, no bo oczywiście z Karkoszczonki można pocisnąć nie tylko na Klimczok. No ja tam niestety za wiele opcji nie widzę, ponieważ kręcić na Kotarz w prawo, no to nie znam tam żadnej dobrej drogi. Wszystkie, które prowadzą w stronę Kotarzu, no to raczej ostre tyranie. Nawet nie tyranie, a wpychanie, sporo pchania. Później mamy na prosto, możemy sobie zjechać do Szczyrku. No to w ogóle to nie wchodzi w grę. W lewo możemy pocisnąć czerwonym szlakiem, ale to jest szlak tylko dla hardkorowców, którzy nie znają terenu. Pchanie się czerwonym w stronę Klimczoka, no to nic, tylko rower na plecy i wspinaczka. Ja mam dzisiaj w planach drogę techniczną. Całkiem spoko do podjeżdżania. Można by powiedzieć, że gdyby nie tu ten podjazd na Karkoszczonkę, no to tą pozostałą część spokojnie można by nazwać jedną z łatwiejszych tras. No i kolejna opcja to jest niebieski szlak. Tym niebieskim szlakiem jeszcze nigdy nie jechałem, ale o tym szlaku trochę więcej powiem wam o góry, bo przede mną właśnie jeden z najcięższych podjazdów w okolicy. Także grube tyranie. Jestem ciekaw, czy kolano mi się odezwie gdzieś, w którymś miejscu. Uff.
można powiedzieć, że końcóweczka. Tutaj przed samym zakrętem zrzuciło mnie z roweru. I drugi raz. Ale jest grubo. Naprawdę. Jak ktoś się chce sprawdzić, to polecam. Przełęcz na karkoszczące. No, naprawdę grubo. No i tutaj czerwony szlak przez środek. Niebieski gdzieś tam w lewo ucieka. Jeszcze tym szlakiem nigdy nie jechałem. A szlak wyjeżdża gdzieś pod Stołowem. Ale to za chwilę, bo muszę dojść do siebie. Kurczę, ten ostatni odcinek, jeszcze słońce mi centralnie przywaliło i naprawdę grubo już miałem. Gdybym może pojechał prosto, a nie skręcił tak jak szlak biegnie, to bym tam powoli wczłapał. A tak przy zakręcie niestety mnie już zrzuciło. Ale i tak jestem mega zadowolony, ponieważ raz, że nie odezwało mi się kolano. Dwa, wczoraj się ważyłem i znowu waga około 116-117 kg mi wyszło. No i trzy, z tyłu jadę na DH Mud, czyli mega ciężka, toporna opona. Już na ostatnim filmie o tych oponach mówiłem. No jak ktoś nie oglądał, to kiedyś jak założyłem dwie te opony do przodu i do tyłu, to po dwóch trasach zdjąłem, bo nie dało się podjeżdżać tak ciężko. Ale teraz jak jest jedna z tyłu, to w miarę to jakoś idzie. No i karkoszczonka to już historia. Płuca już doszły do siebie. Tętno już całkiem zeszło. Także jak świeżo narodzony. Nie wiem jaki tu jest dystans, ale podejrzewam, że gdzieś koło 4 km do podjechania będzie. No i dosyć spokojny podjazd. Słońce już się chowa za drzewami. Także jakieś może pół godziny i klimczok. Pani nie udaje martwej. Pani włazi na ten patyk i złazi z tej drogi. Bo zaraz ktoś nadepnie. Puk. Kurczę, jednak tu ta końcóweczka. Odbiłem dopiero na niebieski szlak, czyli gdzieś może 2/3 podjazdu za mną. No jest już coraz ciężej. Być może nie tyle co dystans, ale trochę stromo się tu zrobiło. Także jest co podjeżdżać. No ale zaraz będzie nagroda, bo za chwilę dojeżdżam do widokowych miejscówek. Także łapnę tam powietrze, jakieś zdjęcie zrobię i znowu nabiorę świeżości. Nie ma co, tutaj jest naprawdę gruba miejscowa. Co tu widzimy? No na pewno pierwsze co się wrzuca w oczy to Skrzyczne. Po lewej Babia. Tu za choinką pewnie Pilsko. No a tutaj reszta Beskidu Śląskiego. Czy to jest Malinowska Skała? Chyba tak. Malinowska Skała. Kurczę, muszę się trochę muszę się zastanowić. Tam mamy Kotarz od dali. No tutaj od tej miejscówki widokowej do schroniska zostało może jakieś 5 minut podjazdu, może nawet nie. Później jeszcze troszkę na sam szczyt, a ze szczytu już kręcenie. I jeszcze nie wiem gdzie, czy na Błatnią, czy tym niebieskim szlakiem będę zjeżdżał. Ale to jeszcze chwilę do namysłu mam. Kurczę, zatrzymałem się tu jeszcze troszkę powyżej,
I muszę wam powiedzieć, że jest to naprawdę jeden z najlepszych widoków w Beskidzie Śląskim. Takich miejscówek nie ma za wiele. Co prawda są miejscówki naprawdę rewelacyjne, ale tutaj jest naprawdę grubo. Jeszcze dzisiaj ładne chmurki, trochę słoneczka to oświeca. Mega. No tu pod ten szczyt to jest niezła kiepa po prawej. Ciekaw jestem, czy ktoś tu podjeżdża. Pewnie jakieś grube hardkory, harpagany podjeżdżają. A tu mamy dla nie harpaganów i nie hardkorów trochę lżejszy podjazd, chociaż też jest dosyć ciężko. Po lewej stronie stoku. Ostatnie 15, może 20 metrów. No i koniec podjeżdżania na dzisiaj. Może jeszcze jakieś krótkie tam podjazdy będą po drodze, ale najgrubszy już mam za sobą. Klimczok za mną, przede mną Stołów, szlak, o którym mówiłem, niebieski, który odbijał w lewo, też już za mną. Jadę jednak prosto przez trzy kopce na Błatnią, hala na Błatniej w połączeniu z zachodzącym słońcem. To kwintesencja gór, a tak naprawdę tu już niewiele jest do podjechania, do przejechania. Także za chwilę będę na hali. Kolejna przerwa, polatam dronem i nacieszę się widokami. No dobrze, chwila pauzy była, trochę polatane, słońce już coraz niżej. No ja też już będę zjeżdżał niżej. Zastanawiam się tylko, którędy. Na pewno mam zjazd na lewo, na prawo i przez Błatnią, ale tym zielonym szlakiem raczej mi się nie chce tam zjeżdżać. Cisnę tutaj w prawo, może mi się uda odnaleźć jakąś nową drogę. No ogólnie tutaj tych ścieżek w dół jest mnóstwo, a wszystkie prowadzą do Brennej, także nie ma się gdzie zgubić. Wiedzieć, że dalej już jest bułka z masłem, czy tam herbata z cukrem, ale w ogólnym rozrachunku to jestem zmęczony. No nie powiem, trasa mnie wymęczyła, a miało być lekko i przyjemnie, no ale jak jest Klimczok, to raczej nie może być lekko i przyjemnie, a tym bardziej w połączeniu z tą Karkoszczonką. Także chyba trzeba trochę nabrać pokory do tych mocnych podjazdów.
bo jednak mocny podjazd to jest mocny podjazd. Także to by było na tyle dzisiaj, więc pozdrawiam wszystkich górskorowerowych wariatów i piona.